W przypadku paktu migracyjnego, tak jak w przypadku Zielonego Ładu, to Mateusz Morawiecki zgadzał się na różne rzeczy. W przypadku Zielonego Ładu to nawet z weta nie skorzystał. No i teraz jest chociaż wtedy, tego, że... no. Czyli za obecnego rządu zabezpieczenie granicy polskiej jest skuteczniejsze niż za tego. Lewarkiem za kilkadziesiąt, no tam za 100 zł umowne, można rozgiąć te pręty na granicy Polski i Białorusi, co jest widać na wielu filmach, które mamy w social media. Mediach. Zakładaliśmy, że ta zapora będzie oczywiście bardziej skuteczna w tym zakresie i dzisiaj oczywiście musimy to bezpieczeństwo na granicy wzmacniać. Polski premier mówi jednoznacznie: nie będziemy płacić nic w ramach paktu migracyjnego, czy tym bardziej przyjmować żadnych osób. Z bardzo prostego względu Polska przyjęła w szczytowym momencie grubo powyżej 2 milionów osób z Ukrainy, które uciekały przed wojną. W przypadku paktu migracyjnego, tak jak w przypadku Zielonego Ładu, to Mateusz Morawiecki zgadzał się na różne rzeczy. W przypadku Zielonego Ładu to nawet z weta nie skorzystał. No i teraz jest Chociaż tego, że mógł. PiS mógł popełnić jakieś błędy. Pytanie, jak to zareagujemy dzisiaj, bo e, no jeżeli to się wydarzy dalej... I nie będzie odpowiedniej reakcji, no to Polacy mogą być z tego powodu niezadowoleni. Zareagujemy tak, jak zareagowaliśmy na przywóz przez niemiecką policję rodziny afgańskiej, natychmiastowym protestem wysłanym do strony niemieckiej. Zresztą, to jest w ogóle ciekawa rzecz, to są statystyki, może to być mało widoczne, więc opiszę. Tu jest tabela, na przykład, Ile osób zostało nielegalnie przekroczyło granicę lądową Niemiec, że przekroczyć granicę lądową Niemiec, to musiały na przykład przejść przez granicę polsko-białoruską. I uwaga! Największy pik był w roku 2000, styczeń, kwiecień 2023. Teraz mamy spadek, czyli za obecnego rządu zabezpieczenie granicy polskiej jest skuteczniejsze niż za tego. Jeszcze jedna ciekawa rzecz, przyznam, że sam byłem zaskoczony tą statystyką, to jest ruch osobowy między Polską a Niemcami przekazywanych cudzoziemców. Polska do Niemiec w zeszłym roku przekazała 1200 imigrantów. W tym roku, to jest okres styczeń, marzec, już prawie 2000, czyli my przekazujemy ten rząd dużo więcej stronie niemieckiej, niż przekazywał rząd PiSu. Uwaga, w tym czasie strona niemiecka nam przekazała 290 osób, czyli można powiedzieć, że polskie służby mundurowe są daleko bardziej aktywne w przekazywaniu osób, które nielegalnie przekroczyły granicę. I tutaj ważna informacja, oczywiście. Ta sprawa, która się wydarzyła z tą afgańską rodziną nigdy nie powinna mieć miejsca. Niemiecka policja nie mogła w, tej, w tym trybie przewieźć na polską stronę ani jednej osoby. Stąd takie zdecydowane protesty i noty ze strony i polskiego premiera, którą przekazywał swoje stanowisko premierowi Szulcowi i noty pomiędzy służbami mundurowymi, Polską a niemiecką policją. Ale myślę, że Polaków najbardziej poruszyła jednak śmierć polskiego żołnierza na granie. Granicy, y, która, której w opinii wielu można było uniknąć przy odpowiednim zabezpieczeniu tej granicy, pytanie: Co jest planowane dalej, też w kontekście przepisowym, tak? Bo no, były pogłoski, że policjantom zabierano broń przy granicy. No, że Generalnie y, dałoby się to zrobić lepiej, y, oczywiście też pod kątem jakichś inwestycji, no ale co zrobić konkretnie nawet na teraz, na już. Żeby Polacy no też nie bali się tego, tak? Bo tam też są, no, trzeba to powiedzieć wprost, no, dzieci, Polaków, tak, którzy, którzy stoją na tej granicy i mieliśmy taką sytuację teraz. Mikołaju, poruszę kilka wątków. Po pierwsze zabezpieczenie granicy, ono będzie wzmacniane. Mamy projekt Tarczy Wschód, 10 miliardów złotych. To nie tylko budowa umocnień czy fortyfikacji, to także będzie zwiększenie bezpieczeństwa granicy poprzez przeszkody naturalne. No już mówiąc proste, na przykład odtwarzanie terenów bagiennych jakiś torfowisk, które utrudniają przejście. To jest między innymi w planach. Chcemy także w nowej kadencji władz Unii Europejskiej, żeby były wydzielone dodatkowe pieniądze na zabezpieczenie granicy Unii Europejskiej. Przypominam, wschodnia granica całej Unii Europejskiej to na przykład granica Polski z Białorusią, czy Polski z Rosją przez okręg Kaliningradzki. Czyli tutaj zakładamy, że część z tych prac uda nam się sfinansować z Funduszy Europejskich. Co do możliwości użycia broni, trwają teraz prace nad tym projektem, żeby szczegółowo opisać, kiedy służby mundurowe mogą użyć broni, żeby nie było żadnych wątpliwości, że tam, gdzie dochodzi do przekroczenia granicy i zagrożenia przedstawicieli polskich służb mundurowych, żeby oni oni mieli możliwość e, użycia broni, w, chroniąc w sposób szczególny swoje życie i zdrowie. Pytanie, czy pewnych procedur nie da się przyspieszyć, bo mówiono o możliwości na przykład e, nadania tym ludziom uprawnień służby wartowniczej, a też no, pojawiały się takie odważne, można powiedzieć, pomysły, jak odtworzenie w ogóle Korpusu Ochrony Pogranicza. O, to jest taki historyczny pomysł, no, ale myślę, że e, Pustu... ch chodzi Aha. bardziej o takie stworzenie dedykowanej służby, która by się temu wszystkiemu przyglądała na bieżąco i byli by ludzie specjalnie wyszkoleni pod tym kątem. Ja nie jestem przeciwny jakimś historycznym analogiom. Przypominam, że Korpus Ochrony Pogranicza, KOP, powstał w II Rzeczypospolitej i realnie rozwiązał problem nagminnego przekraczania granicy Polski z e, Związkiem Sowieckim. E, to były intencjonalne e, wtedy e, działania, podżeganie e, po polskiej e, stronie przez e, prowokatorów e, wysyłanych przez władze komunistyczne. Komunistyczne. I KOP w dużej części absolutnie doprowadził do, po pewnym czasie oczywiście, ale do ustabilizowania i lepszego zabezpieczenia polskiej granicy, jako służba mundurowa wyspecjalizowana do takich zadań. Więc ja nie wykluczam, że może to jest w ogóle dobry kierunek, a wcześniej, wcześniej oczywiście, wzmocnienie zapory, no jest dzisiaj rzeczą niedopuszczalną, że lewarkiem za kilkadziesiąt, no tam za sto Złoty umowne, można rozgiąć te pręty na granicy Polski i Białorusi, co jest widać na wielu filmach, które mamy w social mediach. Zakładaliśmy, że ta zapora będzie oczywiście bardziej skuteczna w tym zakresie. I dzisiaj oczywiście musimy to bezpieczeństwo na granicy wzmacniać i tu podejmując różne działania, zarówno w kontekście właśnie czy zwiększenia obsady, czy zwiększenia bezpieczeństwa technicznego poprzez. Przez wzmocnienie infrastruktury, która zabezpiecza tą granicę, czy poprzez zmiany przepisów prawa, które ułatwią podejmowanie decyzji w takich sytuacjach, które dzisiaj budzą jakieś wątpliwości. I cały ten kompleks różnych działań jest planowany przez koalicję rządową.